Witajcie, cześć, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiejszy temacik jest bardzo nietypowy. Pojawiło się u mnie coś na samochodzie, coś magicznego. Generalnie, jeżeli jesteście pojazdu typu Hyundai, Kia, bądź pokrewnymi i wydarzy się wam sytuacja taka, że coś się pojawi niespodziewanego w formie kółeczka, co będzie was zastanawiało, to tutaj tym filmem dam wam właśnie odpowiedź, co mogło się wydarzyć. Generalnie rzecz jest jaka. Pojawiło się kółeczko na drzwiach, tak jak widzicie, są drzwi dolne od samochodu. Znikąd. Kiedyś pojawiało mi się takie coś po jednej stronie samochodu. Oczywiście nie dało się sytuacji zignorować ze względu na to, że to kółko dało się wytrzeć. No właśnie, co jest najciekawsze. To kółko dało się najnormalniej w życiu, zobaczcie, wytrzeć, przetrzeć. Ładne, eleganckie, kosmici zrobili takie kółeczko, no właśnie. Niemniej jednak to kółko po zmazaniu, za jakiś tam nieregularny czas, powracało. No i zobaczcie, ja mogę to wytrzeć, miałem rękawiczkę co prawda brudną. Niemniej jednak nie ma nawet śladu, nie? Oprócz tego, że ja umazałem w tym momencie drzwi. Nie wiem czym, ale coś tam było na szmatce. W każdym bądź razie, zobaczcie, kółeczko można powiedzieć zniknęło. I to kółeczko za jakiś czas, jeżeli ja go zostawię, ono powróci. I tą informacją chcę się z wami podzielić. Natomiast nie dawała mi pewna rzecz spokoju. Co to kurcze jest? Zacząłem to polerować. Przy polerce nie schodziło nic. Znaczy schodziło i to oczywiście z powrotem powracało. Natomiast przypadkiem losu okazało się, że zobaczcie, co ja mam w tym momencie tutaj. Mam kleszcze. I teraz zobaczcie, co ja zrobię. Kleszcze zostały. No właśnie. Dziwna sprawa, nie? Dlaczego kleszcze zostały na drzwiach? Zaraz weźmiemy coś innego, co jest również metalowe. Zobaczcie. Mamy kluczyk. To jest kluczyk 14. Tu nie ma jakichś cudów. Niemniej jednak kluczyk został. No i kurka, wierzcie mi, że to nie dawało mi spokoju. Co to kurcze jest i skąd takie rzeczy się w każdym razie biorą w tym samochodzie. No i sytuacją się podzielę z wami oczywiście taką, bo być może wam się taka przypadłość zdarzy. Czy się dwie rzeczy uda mi przykleić do tego czegoś? No zobaczcie, samochód po prostu, który ma jakąś magię i można do niego zestaw kluczy montować już przy drzwiach, ale po co? Po to, żeby go często naprawiać, żeby do nich było dojście? No nie, w każdym razie nie dawało mi to spokoju. Rozebrałem pojazd do środka i co się okazuje, w środku na drzwiach znalazłem takie coś. No właśnie, ktoś by zadał pytanie, co to jest, na co to wygląda. Są tutaj numery oryginalne 96330-1H000. Jest to myślnik jakiś malutki, ale nie chodzi o co. W każdym razie dała mi informacja pewna tutaj światło i rzut powiedzmy tego światła na sytuację faktyczną, że tutaj na tym są napisane 4 ohmy 20 watów. I już było to dla mnie jasne, że jest to głośnik, aczkolwiek może nie tak głośnik, jak część głośnika. Najnormalniej w życiu okazuje się, że w tych pojazdach magnes po prostu od zwyczajnego użytkowania samochodu, czyli my zamykając drzwi, wiadomo, że nimi trzaskamy, bo nie ma jakiegoś tam... Nie ma ten samochód drzwi jakichś przesuwanych, więc tutaj najnormalniej w życiu zamykamy, jak przy codziennym użytkowaniu. I wychodzi na to, że przy takim użytkowaniu odpada magnes, co jest oczywiście do zauważenia, gdy na przykład zwiększymy sobie bas tylko i wyłącznie na głośniki przednie,
to okazuje się, że w przednich głośnikach basu nie ma, mają tylko tylne głośniki, więc już tutaj informacja jest taka, jeżeli Wam się pojawi coś takiego drobnego, małego, to będziecie wiedzieli, że odpadł Wam magnes od głośnika. Dlaczego taki mały? Dlatego, że tutaj jest magnesik neodymowy. Tak producenci wymyślili. Teraz już się nie montuje takich wielkich magnesów, jak to były kiedyś, te wielkie takie ferytowe magnesy czarne. Tylko kurczę, malutki magnesik, który sprawdza się bardzo dobrze, ale niemniej jednak jego powierzchnia klejenia, która jest zbyt mała, bądź plastik, który utrzymuje ten magnes, jest zbyt kiepski, kruchy i na temperaturze odpada. W każdym bądź razie, no nie da się tego ukryć, że to coś odpadło z jednej strony, no i teraz odpadło z drugiej strony. A ponieważ, kurczę, jeden z nich sobie zostawiłem na pamiątkę, a tego jeszcze nie wyciągnąłem, więc dlatego chciałem się z Wami podzielić taką informacją, żebyście Wy wiedzieli. Czarne kółeczko, które się Wam pojawi na samochodzie, będzie świadczyło o tym, że Wasz magnesik w pojeździe odpadł. No i teraz pytanie, czy można by było sypnąć czegoś i sprawdzić, czy się ponownie kółeczko zrobi? Zaraz sprawdzimy. To musi być. Przyniosłem troszeczkę żużlu, żwiru. No i zobaczcie, a kuku! Kółeczko się pojawiło. Ładne, piękne kółeczko. Ta-da-da! Ktoś by powiedział, jestem magikiem. Jak człowiek z Mam Talent, który robi magiczne rzeczy. Ja też magiczne rzeczy robię, zobaczcie. Rzuciłem troszeczkę żwirku, troszeczkę materiału. I zrobiłem cudowne kółeczko. Tylko w tym momencie kamyczki są. Gdybyśmy takie kamyczki sobie tutaj pościągali. Być może ci magicy też używają jakichś magnesów. Mają w rękawach magnesy pochowane. O czym nikt nie wie i się przyznać nie chcą. W każdym bądź razie widzicie, kółeczko powstało ładne, idealne. O, widzicie go teraz z bliska. I takie kółeczko mi powracało przez praktycznie rzecz biorąc, no kurczę, 2 lata. Nie zwracając uwagi na to, co się dzieje. Z jednej strony oczywiście wziąłem już lakieru i zamalowałem, bo myślałem, że to po prostu jest zarysowane, jakaś tam korozja wychodzi, a to wychodzi, że nie korozja, tylko najnormalniej w życiu. Koreańczyk zrobił sobie psikusa i zastosował magnesik, który zrobi nam fajne, ładne kółeczko. O, zobaczcie, kółeczko całe zeszło. Gdybym w tym momencie pojeździł troszeczkę przy codziennym użytkowaniu, to w tym momencie tutaj powstanie znowu takie same ładne kółeczko. Jestem ciekawy, kiedy w tym samochodzie z tyłu kółeczko zacznie się powtarzać. Takie samo jak z przodu. W każdym razie myślę, że tym oto filmem pomogę Wam. A jak macie, kurczę, podobne sytuacje, dzielcie się z nimi. Piszcie w komentarzach, co się Wam dziwnego zaczęło wydarzać, czy co się wydarzyło ewentualnie. Fajnie czasem jest się pośmiać po prostu z czegoś, co jest śmieszne, no bo to jest po prostu śmieszne. To nie jest sytuacja, która się powinna zdarzyć w ogóle, ogólnie i tak dalej. Także tyle, słuchajcie, no trzymajcie się, zapraszam do komentarzy. Dziękuję oczywiście za oglądanie ten filmik i do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się, cześć.